Witam cię bardzo serdecznie. Z tej strony Konrad Książek to jest kolejny film z serii inwestowania na giełdzie papierów wartościowych. Na wstępie chciałem Cię zaprosić do nowo powstałej grupy na Facebooku. Grupa Zrzesza inwestorów, nie ma tam naganiaczy, nie ma tam spamerów. Grupa jest płatna, dzięki temu właśnie, właśnie jest bardzo merytoryczna i też mówimy o tam o rzeczach, o których i na YouTubie, czy na, czy na Facebooku, na innych grupach i w innych postach nie mówimy. Także myślę, że warto, warto chociaż spróbować na ten miesiąc, zobaczyć jak to, jak to wygląda. A dzisiaj znów będą odpowiedzi na, na pytania. Ostatnio tych pytań jest coraz więcej, więc może już kolejny odcinek będzie podzielony na, na dwie części. W każdym razie, jak na razie, tutaj będziemy mieli jedną część. Jeden film odnośnie tych wszystkich pytań, które się pojawiły pod ostatnim właśnie filmem na temat odpowiedzi na, na wszystkie komentarze. No i żeby nie przedłużać, zaczynajmy. Marcin pisze, warto słuchać, nie masz kiedy słuchaj w aucie, tylko patrzenie na wykresy, niekoniecznie jak prowadzisz, w drodze do pracy, przy pracy, kabel albo bluetooth, można puścić na głośniki. Wałcie biegasz, ćwiczyć, zamiast prostej muzyki można posłuchać. Dzisiaj sobie słuchałem, składając i korując deski z gruszy. No, oczywiście zachęcam Was, żebyście, żebyście w wolnej chwili słuchali. No, jeżeli jest taka możliwość w pracy, no to oczywiście można w pracy, jeżeli nie, to po pracy, w trakcie jakiejś czynności można oczywiście słuchać. Staram się mówić tak, żeby, żeby no, jak najmniej trzeba było patrzeć na te, na te wszystkie wykresy, aczkolwiek warto od czasu do czasu zerknąć. Piotrek pisze. Cześć, a co z zmniejszeniem podatku od dywidend do 9% zostanie to wprowadzone? Ja o tym pomyślę słyszę już chyba jakieś dwa lata. Osobiście, gdybym miał o tym decydować, wolałbym troszeczkę inną wersję, to znaczy, na przykład coś takiego, że powiedzmy, za pierwszym razem płacimy te, te normalne 19%, za Drugim razem, to znaczy w kolejnym roku, kiedy łapiemy się na tę dywidendę, to płacimy już na przykład 12%, na następny rok powiedzmy 5% i za 4 lata już nie płacimy podatku. W ten sposób, czyli jeszcze bardziej zachęcanie do długoterminowego inwestowania, tak? No bo jeżeli mamy korzyści podatkowe, no, to znaczy, że będziemy mieli po prostu więcej pieniędzy. Jeżeli my będziemy mieli więcej pieniędzy, no to, to nas zachęca do tego, żeby, żeby inwestować, więc myślę, że tutaj taka wersja byłaby mi bardziej bliska, czyli właśnie takie progresywne schodzenie w czasie. I to by było dobre dla mnie jako inwestora długoterminowego, i myślę, że też dobre dla spółek, no bo jednak spółki chcą mieć tych inwestorów długoterminowych. Oczywiście, gdyby wprowadzili ten. Podatek od dywidend tylko 9% brałbym w ciemno. No, to się tak mówi, że, że darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Więc gdyby coś takiego wprowadzili, oczywiście byłbym, byłbym happy. No ale ja już o tym pomyślę, słyszę od dwóch lat i jakoś on nie jest wprowadzany. Myślę, że przy obecnej stanie finansów, jednak mm, ciężko powiedzieć, żeby ten pomysł był wprowadzony. Raczej tu jest teraz taka, taka optyka na to, żeby raczej te podatki podnosić i wprowadzać coraz to nowe, a żeby obniżyć jakiś podatek, no ciężko mi tutaj to, ciężko mi tutaj to wygląda, no bo nawet jeżeli mówimy o skupurka, spółkach Skarbu Państwa, tak, jeżeli spółka Skarbu Państwa wypłaca dywidendę, część tej dywidendy trafia do Skarbu Państwa, no ale podatki też niestety tam trafiają, więc tutaj... Rządzący nie mają żadnej, żadnej intencji ani żadnego takiego logicznego argumentu, żeby nam to, nam to zmniejszać. Oczywiście nam by to było bardzo na plus, spółkom by to było bardzo na plus, gospodarce myślę też by to było na plus, no bo byłby to napływ kapitału, który będzie pracował, tak. Przedsiębiorstwa, jeżeli mają więcej pieniędzy, no to rzadko kiedy jest tak, że kiszą to u siebie i nic z tym nie robią, tylko obracają tymi pieniędzmi, jeżeli my mamy więcej pieniędzy, to też obracamy tymi pieniędzmi, to też rozrusza gospodarkę, ale no chyba wszyscy wiemy, że, że politykom chodzi o zachowanie władzy, a nie o tym, żeby było dobrze, więc ja oczywiście jestem za tym pomysłem, ale no nie liczyłbym na szybkie wprowadzenie go, niestety, ale nie liczyłbym. Wiktor pisze, dzięki wielkie Konrad za darmowy, merytoryczny materiał, super robota, dzięki też bardzo. Dzięki za odpowiedź. Jak zwykle dobra robota, tutaj harpa pisze. Dzięki też. Fajny materiał. Dzięki. Przy okazji pytanko, czy to jest dobry czas na short na kghm -ie? Pyta Marcin. No, co do shortu na kghm -ie? Trzeba sobie powiedzieć jasno: KGHM jest, to, jest spółką, która jest spółką wydobywczą. Oczywiście wszyscy wiemy, że, że KGHM to mieć, ale nie tylko. tak? KGHM to też srebro. No też można powiedzieć, że złoto, ale to bardziej jak już mówimy o KGHM, to mówimy o miedzi i o, i o srebrze. To jest jednak spółka, która no, jest w czołówce światowej, jeżeli chodzi o wydobycie tych metali. No i obecnie jest na poziomie 186 zł. No co jej historyczne maksima, bo jeżeli zobaczymy sobie tak wieloletnio, no to najwyżej byli po 160 zł, czyli tu mamy naprawdę ogromny, ogromny rajd kghm i myślę, że to jest takie dobre pytanie, czy, czy już można shortować ten KGHM. No pamiętajmy, żywotność spółki wydobywającej jakiś dany surowiec jest skorelowana z tym surowcem, tak? Jeżeli mówimy tutaj o... O KGH-ie, no to mówimy o miedzi, o srebrze, no powiedzmy, że też, że też o złocie. Jeżeli sobie zobaczymy te kontrakty terminowe na, na srebro, no to jeżeli zobaczymy w porównaniu pięcioletnim takim w zestawieniu, no to widzimy, że one są jednak wysoko, są dużo wyżej niż w 2019, 2018, 2017. No jeżeli zobaczymy sobie na złoto, to też mm, tu jest dużo wyżej niż jeszcze 2-3 lata temu. I jeżeli sobie zobaczymy na miedź, to też jest dużo, dużo wyżej. Z tym, że miedź cały czas rośnie. Zauważmy, że jeżeli weźmiemy sobie ten pięcioletni wykres, w 2017-2018 nie było to aż taka różnica, ale widzimy, że ostatnio miedź naprawdę bardzo mocno rośnie. I o ile złoto w tym przeciągu na przykład miesiąca, Dosyć można powiedzieć, że, że trochę tak bardziej stoi niż tak bardzo mocno dynamicznie rośnie, ro, rośnie jak to było jeszcze do niedawna, bo widzimy, że, że było na poziomie 1781 i bardzo dynamicznie urosło, i praktycznie ostatnio to jest taki trend boczny. Jeżeli chodzi o srebro, to też, no to jednak ta mieć bardzo mocno, bardzo mocno rośnie, aż wodność KGHM-u w dużej mierze zależy od, od miedzi, więc o ile rzeczywiście KGHM jest bardzo wysoko wyceniany i KGHM bardzo mocno ostatnio urósł, no to ja bym się bał jednak tutaj shortować, no bo póki ta mieć tak dynamicznie rośnie, bo trzeba sobie powiedzieć szczerze, ta mieć naprawdę bardzo mocno urosła i cały czas ten trend jest, jest zachowany, no to ciężko, żeby tutaj były jakieś mocne spadki KGHM-u. Oczywiście teraz można powiedzieć, że, że nie ma nic dziwnego w tym. Dlatego, że jednak jeżeli jest jakiś kryzys, jeżeli jest jakieś zagrożenie, no to te czy to waluty, czy surowce, safe, safe haven mają znaczenie, wtedy one nabierają większą wartość, tak, wszyscy jednak wolą mieć pieniądze w dolarze, czy w złocie, czy w srebrze, kiedy przychodzi coś złego, no bo jednak to są takie, czy to waluty, czy to surowce, które raczej nie tracą mocno na wartości, tak się, taka jest opinia ich, dlatego też, nie dziwi to, że w tych złych czasach jednak KGHM mocno, mocno urósł. Oczywiście, można powiedzieć, że to jest taka, takie spostrzeżenie po fakcie, ale też uczy nas to na kolejne lata, że jeżeli będzie znowu kolejny jakiś kryzys, a będzie, to powiedzmy sobie szczerze, co kilka lat jakiś kryzys jest, to znów warto zwrócić się w stronę KGHM-u, mimo że będzie może nie najlepsza sytuacja, to wiedzmy, że jeżeli jest jakiś. Kryzys i jest jakaś, jakieś zagrożenie na rynku, to jednak te waluty, te surowce zdobywają znaczenie, a za tym KGHM. Więc czy jest czas na short na KGHMie? Ja bym się bał, dlatego że ta mieć bardzo dynamicznie rośnie, ale warto tutaj obserwować. No bo rzeczywiście ten kurs urósł bardzo, ale to bardzo mocno w ostatnim czasie, jeszcze do niedawna, do niedawna to było poziom 50 zł, teraz jest prawie poziom 200 zł. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że ten trend ostatnio mocno, mocno przyspieszył. No zobaczymy jak to będzie dalej, jeżeli chodzi o KGH. Dzięki za analizę, pozdrawiam Krzy Krzysztof, też Cię Krzysiek pozdrawiam. Pazerny Gracz pisze, fajnie wychodzi w praktyce taka forma filmów, ciekawie to się ogląda. Dzięki bardzo. Późno jest, ale chciał, nie chciał, łapkę trzeba dać. Dzięki za materiał, oczywiście zgadzam się, łapkę trzeba dać. Marcin pisze, więc też też zachęcam, zachęcam Cię do tego, żebyś, żebyś dał łapkę, no zwłaszcza, żebyś napisał ten komentarz, bo na tym mi najbardziej zależy. Sebastian, hej, interesuję się spółką Autogaz i mam wrażenie, że mają szansę na wzrost, dywidendy, ale mam pewne opory, może się wypowiesz? No, jeżeli chodzi o, o samą spółkę Autogaz, no rzeczywiście oni dywidendę wypłacają i w porównaniu do obecnego kursu ta dywidenda może wydawać się atrakcyjna, no bo dywidenda jaka była, to 3, 4 zł, 5 zł w ostatnim czasie. No w tym roku wypłacili ,85 zł 85. We wrześniu została, została ta dywidenda wypłacona, więc całkiem niedawno. Raczej z dywidendy nie powinni rezygnować, no bo nie widzę żadnych żadnych takich mocnych przesłanek, żeby całkowicie zrezygnować z dywidendy. Póki jest ten zysk netto, póki nie ma aż tak tutaj źle. Skoro teraz wypłacili, no to myślę, że, że raczej liczą na to, że, że dalej będą wypłacać, zwłaszcza, że no, o ile ten zysk netto nie jest tak dobry jak w latach poprzednich, no bo w latach poprzednich jednak tu mówiliśmy o zysku netto na poziomie już w okolicach 40 milionów złotych, 2019-2018, 2,17, 2016 to było to 30 milionów, to były te okolice. Teraz te wyniki netto nie są jakieś strasznie złe. To nie jest tak, że tu jest jakieś załamanie. Pierwszy kwartał jest porównywalny do pierwszego kwartału 2019. Drugi kwartał rzeczywiście jest gorszy, bo mamy około 3 miliony mniej, a w pierwszym kwartale było to tylko około milion mniej, nawet niecały milion. No ale już trzeci kwartał też pokazuje, że, że tu jest mniej. Ale nie aż tak dużo. Jest niecałe 9 milionów złotych zysków w 2020 w trzecim kwartale, a tu było około 11 milionów, czyli no około 2,5 miliona gorzej. Ten rok będzie gorszy, ale myślę, że bardziej porównywalny z 2017-2016, gdzie ten, ten zysk był na poziomie na poziomie właśnie około 30 milionów. No, czyli zbliżaliśmy się do tych 40 milionów. Jednak tutaj oczywiście ten rok jest, jest problematyczny. Zauważmy, że Ostatnio wypłacili dywidendę tylko z 18 milionów złotych, jeżeli chodzi o, o zysk netto, tylko 18 milionów złotych przeznaczyli na tą dywidendę, więc mają jeszcze jakieś zaplecze finansowe. Tu dywidenda nie jest zagrożona, myślę. No oczywiście nie wiadomo jaka będzie ta nie wiadomo jaka będzie ta stopa tej dywidendy. No teraz o, kurs jest na po poziomie 35-50, jeszcze przed pandemią był na poziomie 47, ale też trzeba pamiętać, że oni zaliczyli dosyć taki intensywny wzrost bo w 2018 byli po 35, czyli mniej więcej w tych granicach, których są teraz, doszli do około 50, tam były, były duże spadki, a jak to będzie w przyszłości, jeżeli chodzi o Autogaz, no bo to nas najbardziej jednak interesuje, no trzeba sobie zobaczyć też do raportu. W raporcie piszą, jakie są zagrożenia, jakie są plusy i minusy. No i tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że ciężko tutaj mówić o tym, jaka będzie, jaki będzie wpływ na tego COVID-u dalej na działalność spółki. Mówią też, że w pierwszym kwartale nie było zbyt dużej straty ze względu na COVID, w drugim już du duża była, no i w trzecim też nie, nie widzimy jakiejś bardzo dużej, bardzo dużej straty. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że autogaz jest eksporterem, więc też... Jeżeli chodzi o spółkę, korzystny wpływ wywarło osłabienie średniego kursu złotego względem dolara i euro. tak? Jeżeli złotówka jest słaba, czyli na przykład jedna złotówka kosztuje bardzo mało, czyli powiedzmy 1 euro to jest 5 złotych, taka abstrakcyjna sytuacja, no, która może oczywiście nastąpić, ale nie musi. 1 euro to jest 5 złotych, czyli złotówka jest słaba. No to spółka zarabia 100 tysięcy euro, czyli 500 tysięcy złotych. Jeżeli złotówka jest mocna i euro kosztuje powiedzmy 3 złote, no to spółka, jeżeli zarobi te same 100 tysięcy euro, zarobi 300 tysięcy złotych. Więc widzimy, jakie tu są ogromne różnice, jeżeli jeżeli tutaj zmienia się ta wartość względem złotówka dolar, czy złotówka euro. No, i tak samo tak samo ważne jest dla nich ceny różnych surowców. Na wyniki finansowe spółki korzystny wpływ wywarło właśnie osłabienie złotówki, a także niższe niż w roku ubiegłym ceny surowców. Miedź, aluminium, ropa naftowa. No i jak już widzimy, ta miedź była na wysokim poziomie. Zresztą to widzieliśmy no i na, na wykresie miedzi, że rzeczywiście ona jest bardzo wysoko. A jak aluminium czy, czy ropa naftowa? Aluminium nie jest aż tak bardzo wysoko. W 2019 roku... Byli na, na niższych poziomach niż obecnie, ale w 2018 jednak te kontrakty terminowe na aluminium były wyższe, więc ciężko tu powiedzieć, czy jest bardzo nisko, czy, czy bardzo, bardzo wysoko. No, ropa brent oczywiście, wiemy wszyscy, co tam, co z ropą się stało, i ropą brent, i, i ropą WTI, więc też pamiętajmy o tym, że ropa idzie do góry, ale nie jest jeszcze na tych wartościach, jeszcze i daleko do tych wartości z 2019-2018 roku. Przez to widzimy, że te bardzo niskie ceny surowców się skończyły, więc już tak dobrze tutaj nie będzie, ale wciąż nie mówię, że, że jest jakoś źle. Pamiętajmy też, że Autogaz dostało, dostało z tarczy finansowej jakieś pieniądze. Dokładnie to było o, spółka otrzymała 3,62 miliona złotych, więc też, też dostali te pieniądze. Oprócz tego obniżyli koszty, ale mają dodatkowe koszty związane z ochroną sanitarną pracowników, no to jest, to jest oczywiste. Ciężko mi się jednoznacznie wypowiedzieć, dlatego że widzimy tutaj kilka plusów i kil, kil, kilka minusów, jednak no ta złotówka jest słaba jak na razie i raczej ta słaba złotówka będzie, czyli to na plus. Te ceny surowców już tak słabe nie są, no to to jest oczywiście na minus. Ta dywidenda tam była i to była wieloletnio wypłacana, więc to na plus. Ostatnia dywidenda nie została wypłacona z całego zysku, czyli ten zysk też jest jakiś zatrzymany, to na plus. Te wyniki finansowe nie są aż tak złe, czyli to też na plus, więc więcej rzeczy raczej przemawia tutaj, tutaj na plus niż na, niż na minus, ale wciąż tutaj mamy niepewność, właśnie związaną między innymi z tymi cenami surowców, no i z tym, jak będzie dalej się, rozwijał, dalej się rozwijał system autogazu. Pamiętajmy o tym, że też w raporcie o tym piszą. Już nie wiem, czy to, czy to teraz znajdę, ale, ale jeżeli chodzi o, o ich działalność, no to oni są zdania, że skoro czasy obecne służą oszczędzaniu, tutaj to mamy. Więc powinni cieszyć się zainteresowaniem w czasach kryzysu nasze, yy, nasze produkty. Spadek dochodów, widoczna niechęć do komunikacji zbiorowej, brak możliwości podróżowania samolotem, przez to rozwój turystyki wewnętrznej powinny sprzyjać poszukiwaniu samochodów używanych, oszczędności w kosztach transportu. No ale jednak, jednak tutaj też piszą, że ta druga fala przybrała na siłę i jest duża, duża niepewność, czyli z jednej strony też jest dobra sytuacja, bo ludzie będą szukać tańszych rozwiązań, autogaz będzie beneficjentem w pewnym sensie tego, z drugiej jednak strony tutaj wciąż jest niepewność, czyli spółka dla mnie mocno niepewna. Ale jednak, jednak jest dużo tych informacji, które przemawiają na plus za, za spółką Autogaz, więc warto myślę się, się tutaj zastanowić, zwłaszcza, że też trzeba powiedzieć, że w ostatnich tygodniach one, oni są w trendzie spadkowym i to takim dosyć mocnym trendzie spadkowym przez ostatnie 3 miesiące, jeżeli to sobie zobaczymy, no to widzimy, że, że ten trend spadkowy jest, to prawda, ten wolumen jest coraz mniejszy, to też może oznaczać, nie musi, ale może oznaczać, że ten trend spadkowy się kończy. No zobaczymy, zobaczymy jak to dalej będzie. Na razie myślę, że warto ją ją obserwować, warto do jakich poziomów dojdzie. Na razie jest 35.50. No i trzeba sobie jasno powiedzieć, że, że gdyby takie poziomy były na przykład 5 lat temu, no to z tej dywidendy już można by, można by naprawdę jakieś 30-40% mieć. Więc tutaj pod tym względem myślę, że spółka interesująca i pod tym względem warto ją, warto ją obserwować. Paweł pisze, witam, super materiał. Co myślisz o spółce Lubawa? Lubawa to też spółka, o której, której kilkakrotnie, kilkakrotnie mówiłem w filmach. Spółka Lubawa, która no, w pewnym sensie była troszeczkę beneficjentem wirusa, bo były takie głosy, że będą zarabiali więcej. Spółka Lubawa oczywiście robi między innymi właśnie odzież ochronną dla, dla szpitali, może ją robić, więc przez to mogli mieć więcej, więcej kontraktów, więcej pieniędzy. Wskaźnikowo to wygląda dobrze. Jeżeli chodzi o sam zysk, same przychody, to wygląda naprawdę bardzo dobrze i ten 2020 rok. I wygląda bardzo dobrze, zresztą ostatnie 4 kwartały, czyli ten czwarty kwartał 2019 i 3 tego 2020 wyglądają naprawdę dobrze, 33 milionów złotych zysku, a w 2019 było 20 milionów złotych zysku, czyli ten wzrost jest wzrost jest naprawdę ogromny i widzimy, że jeżeli wziąć pod uwagę tylko te trzy kwartały, no to w pierwszym kwartale 2020 zarobili ponad 12 milionów złotych, a w 2019 4 miliony, czyli trzykrotny wzrost zysku. Drugi kwartał były porównywalne, ale też z przewagą jednak 2020 roku około 15 2 miliony więcej. No i trzeci kwartał prawie 3,5 miliona więcej niż w kwartale trzecim 2019 roku, Czyli widzimy, że tu jest bardzo, bardzo dobrze. Szacuję, że ten czwarty kwartał też będzie o kilka milionów lepszy od 2019 roku. Też jestem ciekawy, jak, jak będzie wyglądała polityka dywidendowa, bo no nie znalazłem żadnego artykułu. Oni kiedyś wypłacali dywidendę dawno, dawno temu, w 2008 to było 3 groszy, i później zawiesili całkowicie tą dywidendę. Z tego co widziałem, po 2017 roku mieli zrewitalizować tą politykę dywidendową, ale nie znalazłem nigdzie artykułu, jaka ona jest. Jeżeli wiesz, to możesz też w komentarzu napisać, bo sam osobiście tego, tego nie znalazłem, ale spółka Lubawa, pamiętajmy o tym, że oni bardzo mocno wybili się na kontrakcie z wojskiem. Jeżeli chodzi o, o właśnie grupę Lubawa, to motorem wzrostu był segment Kani, w którym działa podmiot zależny Miranda. Sprzedaż w tym obszarze wyniosła 93 miliony złotych plus 24% rok do roku, a wynik segmentu to było 24,7 miliona wobec 6,4 miliona przed rokiem. I oczywiście tutaj mówimy o kontrakcie z wojskiem. to Dzięki właśnie kolejnej części pieniędzy z tego wieloletniego kontraktu na maskowanie dla inspektoratu uzbrojenia. Były te pieniądze, no a tutaj piszą, że z drugiej strony skuteczna realizacja programów optymalizacyjnych zgodnie przy, z przyjętą strategią. Pamiętajmy o tym, że ten kontrakt się nie skończył. On będzie do 2022 roku, w 2019 zostało to ujawnione, że do roku 2022 roku będzie trwać, będzie trwać ten kontrakt. To oznacza, że to są naprawdę potężne pieniądze. I Miranda właśnie, mm, czyli ta spółka zależna Lubawy w tym roku, w 2019, mówimy tutaj, wykona dostawy wartości około 20 milionów, a później to już będzie 50 milionów rocznie. Czyli ten, ten, kontrakt, ten kontrakt rośnie. Pytanie, co będzie potem? Co będzie potem w 2022? Ale myślę, że jak na razie ten 2020, 2021 są latami niezagrożonymi, bo ten kontrakt jest naprawdę wysoki i myślę, że jednak ta spółka lubawa będzie miała cały czas, cały czas rynek. No i widzimy, że raczej ostatnio jest w, ostatnio od początku tej pandemii jest w trendzie mocno wzrostowym, ale też te wyniki gonią ten ten kurs, bo widzimy, że wskaźnikowo to wygląda naprawdę bardzo dobrze, no a odnośnie wzrostu tego zysku też, czy nawet przychodów, wygląda to imponująco, zresztą też warto zauważyć, że, ten, że te przychody wcale nie muszą jakoś mocno rosnąć, ale zysk bardzo mocno rośnie. To oznacza że rzeczywiście, ta optymalizacja kosztów była i to była naprawdę na bardzo dobrym poziomie, bo jeżeli zobaczymy sobie to pod względem przychodów, no to trzeba powiedzieć sobie, że te trzy kwartały naprawdę bardzo porównywalne z 2019, a jeśli chodzi o zysk, było dużo lepiej, więc tutaj też plus, że, że podnieśli marże, no pewnie dzięki temu, dzięki temu że, że są zmniejszone koszty, więc jak na razie myślę, że Lubawa na plus i w tym roku no nie ma co się martwić o ich kontrakty, no bo do 2022 roku będzie naprawdę ten potężny kontrakt cały czas obowiązywał. Świetny materiał, co myślisz o spółce Amrest? Warto inwestować przy obecnej cenie? Pita, pyta kciukciak. Ja bym się bał wchodzić na obecnych poziomach i zresztą, zresztą tak też opisałem. Obecna cena kusi, ale pamiętajmy, że problemy Amrestu nie skończyły się. Póki są jakiekolwiek restrykcje, to spółka właśnie typu Amrest będzie tracić, dlatego że jest mniej osób, które się przemieszczają. Po drugie też, pamiętajmy, że oni dużo Swoich punktów mają w galeria, galeriach handlowych, a te galerie handlowe teraz będą zamknięte, więc kolejny zły czynnik dla nich. I pamiętajmy też, że póki ten ruch w galeriach będzie mniejszy, to spółki właśnie typu Amres też będą traciły, dlatego że ludzie często przychodzą do galerii po prostu miło spędzić czas pójść coś zjeść, pójść na zakupy, pójść do kina. Jeżeli jakaś z tych trzech działalności będzie nieczynna, no czyli w tym przypadku na przykład, kina mogą być nieczynne, na przykład, sklepy mogą być nieczynne. Zobaczymy, czy te obostrzenia będą dalej przedłużane, bo to nie jest wcale powiedziane, że do, do tego 17 stycznia to będzie i będzie koniec. Dopóki część z tych działalności nie będzie otwarta, to wtedy amrest będzie też tracił. Więc tutaj nie powiedziałbym, że jeszcze jest koniec problemów amrestu. Ta cena jest atrakcyjna, cena kusi, ale tutaj jednak bym się bał, bo tu jest duża jeszcze, jeszcze niepewność. Oczywiście mogę się mylić, może być tak, że amrest. Wyskoczy, jeżeli chodzi o kurs, ale jednak bałbym się, bałbym się teraz wchodzić. To mimo, że ta cena rzeczywiście rzeczywiście kusi. Janusz pyta, co myślisz o XTB? Jeżeli chodzi o spółkę XTB, to osobiście myślę, że no jest na pewno ciekawa, bo po pierwsze, te wyniki finansowe za 2020 rok były naprawdę bardzo dobre. Po drugie, ta dywidenda może być też bardzo wysoka za ten 2020 rok. Jeszcze nie wiem, jak ona będzie. Tak wiemy, że. To będzie prawdopodobnie 75% zysku, ale od tego zysku trzeba też część z pierwszego półrocza odliczyć. Więc dywidenda na pewno będzie wysoka i możliwe, że nawet wyższa niż 10% obecnego kursu. Tak mi się przynajmniej, przynajmniej wydaje. Więc myślę, że spółka ma przyszłość. I też pamiętajmy, że ona od wielu lat już zwiększa ilość klientów. To nie jest tak, że na tej pandemii oni się tego dorobili, a wcześniej tu się nic nie działo. Nie, oni cały czas zwiększali ilość klientów. 2020 rok oczywiście im pomógł. I nie liczymy na to, że. W 2021 te wyniki będą takie same albo zbliżone jak to w 2020 no, nie ma takiej opcji, ale jednak myślę, że te wyniki będą lepsze niż w 2019 roku. Też nie wiemy, jak to będzie, jeżeli chodzi o, o te marże ich. No bo powiedzmy sobie szczerze, ostatnio zdjęli prowizję. Do 100 tysięcy euro w niektórych instrumentach i to rzeczywiście przyciągnie więcej klientów, czyli długoterminowo myślę, bardzo fajna, fajna sytuacja, no ale ciekawe, jak to wpłynie na te wyniki za czwarty kwartał. Też trzeba o tym jasno powiedzieć. I też druga sytuacja, o której trzeba tutaj powiedzieć, pytanie, ile z klientów im zostanie? To znaczy, wiemy, że w tym 2020 roku bardzo dużo ilość nowych graczy na rynku się pojawiła, część właśnie przyszła do XTB. Pytanie, czy, czy wszyscy z nimi zostaną? No raczej nie, ale pytanie, jaki procent ludzi z, tymi, z nimi zostanie? To znaczy, jeżeli ludzie już zobaczą, że na giełdzie nie zarabia się tak, że 50-60% w ciągu tygodnia, tylko raczej mówimy tu o tym, że 3-4% w ciągu miesiąca i te, dzięki temu w przeciągu roku to się bardzo fajna suma złoży? No to pytanie, czy m, jaki procent z nimi zostanie? I tak myślę, że mimo tego, że są tutaj czynniki, które nie muszą wcale oznaczać czegoś dobrego dla XTB właśnie to, że zdjęli te marże i to może wpłynąć na wyniki, to jednak w dłuższym terminie oni są naprawdę bardzo atrakcyjni. Ze względu na wysoką dywidendę, ze względu na rozwój, który mają przez kilka ostatnich lat, ze względu też na to, że w końcu rynek ich dostrzegł, i ze względu też na to, że jednak. Ta ilość klientów cały czas rośnie, a to jest dla nich, dla nich najważniejsze. Więc ja oceniam myślę, myślę że raczej, że XTB to jest taka pozytywna spółka. Jak zawsze dobry materiał. Pozdrawiam, piszę XXX, XXX. Cześć, świetny materiał. Dzięki za analizę. Co myślisz o Work Service? Ostatnie informacje. Synectic zastąpił work service w SV80. Informacje o spora wśród akcjonariuszy o przyjęcie spółki. No właśnie, i tego się boję. Ja work service bym teraz nie inwestował ewentualnie, wyłącznie spekulacyjnie. Tak? Jeżeli ktoś jest dobry w spekulacji, potrafi na tym zarobić, to tak. Ale jeżeli nie jesteś dobrym spekulantem, myślisz raczej o długoterminowym inwestowaniu, to work service jest teraz naprawdę, naprawdę spółką, która jest bardzo niejasna. I tak też napisałem tutaj, tutaj w komentarzu, bo no te. Ostatnie informacje są dosyć niejasne, zwłaszcza właśnie te spory o, o przejęcie tej spółki. Cały czas nie wiemy, co tutaj się wydarzy, a najgorsze są właśnie takie spory w, w akcjonariacie, bo my, mali akcjonariusze, nic nie mamy na to żadnego wpływu, a to bardzo przedstawia spółkę w bardzo złym świetle. Jeżeli spółka jest dobra, rozwija się i wszystko tam jest ok, no to tych sporów raczej nie ma. Więc tutaj bardzo bałbym się w work service, service teraz wchodzić wyłącznie spekulacyjnie, jeżeli już o tym. O tym myślimy. I harpa pisze. Mam jeszcze pytanie, do kiedy mogę sprzedać akcję ze stratą, aby został od niej policzony podatek? Jeszcze chciałbym zapytać, jaka jest kwota wolna od podatku? Ile mogę zarobić, aby podatku nie zapłacić? Kwota wolna to jest 8000, a jeżeli chodzi o tą stratę, no to teoretycznie trzeba to zrobić do końca roku. Ale pamiętajmy, że w Polsce system T plus 2, czyli to co robimy dzisiaj, dwie sesje później się księguje, więc trzeba o tym pamiętać. Tak samo jak z, jest z dywidendą, że, że trzeba jednak kupić przed tym dniem dywidendy, tak samo tutaj m, najlepiej dwie sesje przed to zrobić tą operację, wtedy będzie wszystko, wszystko ok. Paniec pisze, słucham, ale to wiesz zapewne, pozdrawiam, wiem, dzięki bardzo, mam nadzieję, że, że nie zawiodę w kolejnych filmach. Łukasz pisze, dziękuję Panie Konradzie za kanał, za czas poświęcony dla nas, ma dla nas małych inwestorów. Pozdrawiam Łukasz, cześć, pozdrawiam też. Dzięki, dzięki bardzo. Pazerny Grać pisze też dzięki, też dziękuję. Krystian pisze, pozdrawiam, chętnie ogrodnie posłucham. Ogrodnie też już wiele razy mówiłem. Spółka, która no, myślę, że jest dosyć atrakcyjną spółką. Obecnie 14,30 jej, jej kurs. Oczywiście spółka działa w branży OZE i cały czas się rozwija. Od początku roku te przychody cały czas rosną około 15% rok do roku, a z samego listopada 16% rok do roku, czyli tu jest wszystko ok wszystko się zgadza. Mówią, że rosną w fotowoltaice, ale też w pompach ciepła. Pamiętajmy, że na to są mocne dotacje, tak? Fotowoltaika, mój prąd, pompy ciepła, czyli ten program czyste powietrze. Możliwe, że mój prąd będzie jeszcze rozszerzony w 2021 o pompy ciepła. To by był kolejny czynnik prowzrostowy dla Grodna. No, nie wiem, jak to jak to będzie, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o, o ten program Mój Prąd? Czy tak będzie? Na pewno trzeba, trzeba na to patrzeć. Jeżeli tak będzie, no to możliwe, że, że Grodno jeszcze mocno zyska. No ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten rozwój fotowoltaiki jest bardzo mocny i też. Ten rozwój Grodna ostatnio był bardzo mocny, no bo oni doszli nawet do około 18 zł. 17-18 zł. Te wzrosty mocno wyhamowały, ale wciąż znów jesteśmy, znów jesteśmy na plusie, więc ja myślę o Grodnie pozytywnie, mimo tego, że no obecnie, mm, obecnie ostatnio trochę spadali, bo byli, jak mówiłem, po około 18 zł za akcję. Jednak myślę, że, że jest to spółka, która. W tym roku zarobiła, a w przyszłym roku może zarobić i jeszcze więcej, więc tutaj perspektywy rozwoju cały czas są dla, dla Grodna. Nie widzę żadnych czynników, które mogłyby, jakby mogłyby mocno zbić ten kurs. Cały czas się zresztą rozwija, też z Energą z podpisali, podpisali umowę. Będą działać wspólnie na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych, więc też kolejny, kolejny dobry czynnik dla, dla Grodna. Hej, moje pytanie odnośnie Mosto Stal Płock. Pyta się Marcin. CZ296, cena wartość księgowa 0,68, cena przychód 0,18. Pamiętajmy o tym, że wskaźniki tak naprawdę to są takie wskazówki, czy wszystko tam się dobrze dzieje. To nie jest tak, że jeżeli spółka ma niskie wskaźniki, trzeba w nią inwestować, a jeżeli ma wysokie CZ-y, to, to nie. To działa troszeczkę inaczej. Jeżeli są niskie wskaźniki, może to wskazywać na to, że spółka jest niedowartościowana, ale nie musi. Jeżeli sobie mówimy o, o spółce Mostostal, Płock, no to widzimy, że te wskaźniki tak naprawdę od wielu lat są, są niskie, bo cena wartość księgowa widzimy, że te niskie są od, od wielu lat poniżej jedynki. Jeżeli sobie zobaczymy cena przychód ze sprzedaży, no to też widzimy, że, że te wartości są naprawdę niskie i to przez wiele lat. Więc tutaj trzeba sobie powiedzieć, że no, wiele lat już te, te wartości są na niskich poziomach, jednak trzeba też zauważyć, że coraz więcej kontraktów jest, jeżeli chodzi o, o Mosto Star Płock. Oczywiście mówimy tutaj o dużym, dużym kontrakcie z Orlenem, wartość tej, tej, tego kontraktu przekracza 175 milionów złotych, będzie realizowany do trzeciego kwartału 2021 roku, czyli naprawdę ogromny, ogromny kontrakt. Spółka Mostostal Płock, czyli zależna od Mostostal Warszawa. Oprócz tego też mm, widzimy, że skończyli inwestycje przed czasem. Mieli oddać nowy zbiornik w bazie w Boronie i za kilka tygodni, ale już teraz ją już teraz to oddali, czyli też kolejna informacja, która jest jednak pozytywna dla, dla spółki, spółki Mostostal. Więc trzeba sobie tutaj, trzeba sobie tutaj powiedzieć, że. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Zobaczymy, czy, czy spółka mostostal Płoc będzie dostrzeżona przez rynek, czy rzeczywiście ten kurs pójdzie do góry, bo jak na razie wszystko idzie w dobrym kierunku, ale też pamiętajmy o tym, że no, spółka musi jednak być zauważona przez rynek i to jest główny czynnik często, czemu spółki nie rosną i ciężko jest powiedzieć, kiedy ona zauważona zostanie. Możemy to widzieć po wolumenie, ale w takiej, można powiedzieć, ostatniej chwili. Na ten moment fajnie, że m, zaczęli z powrotem zarabiać i widzimy, że m, ten zysk netto w końcu jest. Za 2019 jest zysk netto i jeżeli sobie to kwartalnie, kwartalnie zobaczymy, to ten 2020 też jest zysk netto i to, to coraz większy, więc to też jest na pewno czynnik, czynnik bardzo dobry dla, dla tej spółki. Fantastyczna formuła, krótkie omówienie spółek na pytanie komentujących super robota. Podziwiam się za czas nam poświęcony. Pozdrawiam, swojska Hata pisze, dzięki bardzo. Też oczywiście pozdrawiam. Jak myślisz, warto teraz kupić indeks New Connect? Teraz kosztuje około 450 zł. To i Darek pisze. no W komentarzu odpowiedziałem mu kilka takich bardziej technicznych informacji. Ja osobiście indeksów nie kupuję, dlatego też dlatego też tutaj ciężko mi powiedzieć, czy, czy warto teraz kupić indeks New Connect, czy, czy nie. Ja zajmuję się poszczególnymi skutkami, spółkami. Kaczor tutaj taktyczny, dzięki za komentarz. Plus od Rafała też, dziękuję bardzo za, za komentarz. Marcin, dzięki za materiał też, dziękuję Ci bardzo. Szymon, super materiał też, spoko, kilka, więcej spółek z grubsza omówić. No też tak myślę, że niektórzy lubią dłuższe filmy o, o jednej spółce, inni, inni wręcz przeciwnie, więc też dla każdego coś jest. Piotrek pisze, super materiał, dzięki. Lolo pisze, bardzo trafne analizy, podziękowania od wiernego widza, dzięki, dzięki bardzo. Robisz świetną robotę? Czy masz na oku jakieś branże, które aktualnie nie są zbyt medialne, a na których Twoim zdaniem może być w przyszłości spory hype? Myślę, że no, są takie branże. Oczywiście są też branże, które, na których już jest hype i może być jeszcze, jeszcze większy. Ale z tych branży, które są rzeczywiście przecenione, no to trzeba sobie powiedzieć, na przykład, są banki, które w przyszłych latach mogą nie muszą, ale mogą pokazywać lepsze wyniki. Też Rada Polityki Pieniężnej ciężko powiedzieć co tutaj zrobi, ale są takie głosy, że może w 2021 powoli podnosić te stopy procentowe, więc możliwe jest powrót do lepszych wyników, jeżeli chodzi o banki. Też pamiętajmy, że banki potrafią sobie odbić te niskie stopy procentowe na na kontach naszych, czyli Musimy się pożegnać raczej z tymi darmowymi kontami. Tak, do tej pory było tak, że raczej te konta, korzystanie z kart było darmowe. Raczej będziemy, myślę, że się z tym żegnać. Banki muszą sobie na tym, na tym odbić. Więc tutaj myślę, że, że banki mogą. Mogą, nie chcę powiedzieć, wystrzelić, ale być takim pozytywnym czynnikiem w 2021. No tak samo, na przykład branża paliwowa, jeżeli znowu dojdzie do tego, że wrócimy do normalności, wrócimy do normalnego przemieszczania się. No to pamiętajmy, że też stacje benzynowe na tym więcej zarobią, więc tutaj też spółki, które zostały mocno przecenione, mogą wrócić do, do łask. Tak mi się przynajmniej teraz, teraz zdaje. Konrad pisze, w co Ty zainwestowałeś? Teraz jest przeceniona Dalej uważasz, że warto. Jak podejrzeć arkusz zleceń i czy się nim sugerujesz przy zakupie lub sprzedaż? Nie sprzedaję i kupuję z arkuszem zleceń. Rzeczywiście patrzę po prostu, jakie są, jakie są najniższe oferty przy kupnie i przy sprzedaży, ale takiego całego arkuszu zleceń nie mam. Ja tutaj tutaj powiedziałem, że. No, jeżeli chodzi o, o spółki przecenione, ciężko coś powiedzieć spółka przeceniona. Mi bardziej się kojarzy spółka przeceniona, zawsze mi się kojarzy z spółką dywidendową, która aktualnie albo ma jakieś kłopoty, albo nie jest doceniana. No i są takie spółki, właśnie jak tutaj mówiłem, XTB, Ambra, Team też zaczął być dywidendowy. To są spółki, które może nie są jakoś przecenione, ale rzeczywiście spółki, które mogą dać zarobić nawet na, na samej tej samej dywidendzie. Cześć Konrad, dzięki za wszystkie twoje dotychczasowe merytoryczne, merytoryczne rzeczowe materiały. Czy możesz wyjaśnić, co właściwie odwaliło się na kursie Mobruk tuż przed IPO? Ja nie ogarniam, z góry dziękuję. No oczywiście chodzi tutaj o spółkę Mobruk, która była po około 350-380 zł, spadli do około 200 zł w bardzo krótkim czasie. Przy, przy właśnie tym IPO, no rzeczywiście też byłem zdziwiony. Rzadko coś takiego obserwujemy, żeby nie było wypuszczenia nowych akcji, tylko raczej upłynnienie właśnie tych akcji w celu właśnie tego, żeby ta płynność była wyższa. Sam nie wiedziałem, jak to, jak to będzie wyglądało. Okazało się, że właśnie ten kurs spadł do, do tych wartości, które były, po które były robione te transakcje. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się czegoś takiego, nie spodziewałem się aż takiego zjazdu, ale trzeba powiedzieć jasno, że dzięki temu te. Mobruk stał się, myślę, że jeszcze bardziej atrakcyjny. No bo jeżeli mówimy tutaj, że branża recyklingu ma przed sobą przyszłość, tak mi się przynajmniej, przynajmniej wydaje, bo Unia Europejska coraz mocniej na nas naciska. Ostatnie też kontrakty Mobruku pokazują, że one są coraz bardziej rentowne i też w tych kontraktach takim, można powiedzieć, półsłowem, mówili o tym, że ten rynek jest jeszcze bardzo, bardzo duży. No i widzimy, że tu nawet wskaźnikowo teraz wygląda bardzo interesująco, bo ten wskaźnik rozwoju. Kolosalny, na poziomie 50%, a na przykład cena do zysku około 11%. Tak, mówiłem o tym, że wskaźnikami sugerujemy się, ale to nie jest takie coś, że jeżeli wskaźniki są dobre, to trzeba inwestować w spółkę. To może nam nakreślić drogę, tak, bardziej bym to określił. No a widzimy, że Smobruk mocno się, się rozwija. Ta dywidenda też w Mobruku ostatnio była. I to na poziomie około tym 14 zł. Więc, gdyby znowu była taka wypłacona, no to widzimy, że już 6-7% kursu, czyli już taka sowita dywidenda. Ale też pamiętajmy, że tutaj jakieś akwizycje się uszykują. Więc tutaj myślę, że. No, fundamentalnie, jakby jedna rzecz, do której mogę się do Mobruku przyczepić, no to to, że chcą rozbudowywać swój zakład i nie dostali jeszcze odpowiedzi. Znaczy, dostali odpowiedź od urzędników, w której muszą poprawić kilka rzeczy i też ten koszt budowy będzie wyższy przez to. No, chodzi o to, żeby ludzie, którzy są niedaleko tej, tego zakładu, nie odczuli tego powiększenia zakładu. Zobaczymy, jak to dalej się rozwiąże. Do końca marca, z tego co kojarzę, Mobruk musi im odpowiedzieć. Co będzie tam zrobione i czy dalej będą szli w ten rozbudowany zakład? Ja myślę, że powinni w to iść. Znaczy, jeżeli powiedzą, że jednak z tego rezygnują, to dla mnie będzie czynnik prospadkowy dla Mobruku i to taki bardzo poważny czynnik prospadkowy. Ja osobiście uważam, że powinni w to iść, no bo skoro mają tak duży rynek zbytu, no to muszą zwiększać te swoje moce produkcyjne. Najgorsze dla spółki jest to, jeżeli oni mają ogromny rynek, ale nie są w stanie tego, tego przerabiać, więc. Tutaj myślę, że to będzie kluczowa informacja i do końca marca tak, dowiemy się takiej kluczowej, kluczowej informacji innych, złych. Złych wiadomości odnośnie Mobroku tutaj nie widzę, no bo fundamentalnie wszystko tu się dobrze rozwija, jest coraz więcej kontraktów. Ostatnio podpisują coraz więcej tych wysokomarżowych kontraktów, więc też to jest na pewno dobry czynnik. Więc raczej mówimy tutaj o tym, że, że Mobruk naprawdę, naprawdę pozytywnie oceniany jest. No tylko ten zakład. Pytanie, i to jest bardzo istotne pytanie. Zobaczymy, jak, to, jak ta sprawa się rozwiąże. Ja też liczę na dobre wyniki za, za czwarty kwartał. Dziękuję za wszystkie wnikliwe analizy. Interpretacja kursu energii od końca września do połowy listopada, no, tam różne rzeczy się działy, ale ja raczej energomysłem nie będę zajmował, dlatego że no skoro Orlen ją zdejmuje już z giełdy, myślę, że, że trochę, trochę już pozamiatany, jeżeli chodzi o, o spółkę Energa tutaj Kamil Pyta, czy jeżeli na koncie maklerskim żony mam stratę, a na swoim jestem na plusie, to czy możemy jakoś rozliczyć podatki belki razem? Jeżeli ma się straty i zamknie się konto, to trzeba rozliczać się z podatku belki. Wiem, że to będzie zero tego podatku, ale czasem są jakieś takie zerowe rozliczenia. I tutaj mam pytanie do Was, bo sam oso no osobiście żony nie mam i nie wiem, jak to jest z tym rozliczeniem, więc jeżeli ktoś wie, to może też w komentarzu tutaj napisać Kamilowi, bo, bo przy przyznam szczerze, że nie wiem, jak to jest, jeżeli ma się, ma się żonę i jedno ma zysk, drugie ma stratę. Czy można razem, czy nie? Trzeba tutaj, trzeba tutaj poczytać, ale no ja nie spotkałem się też z takim pytaniem i, i nie wiem, jak to, jak to będzie. Więc jeżeli ktoś wie, to, to zachęcam, żebyś pod filmem Kamilowi tutaj odpisał. Łukasz pi pisze Pisze, jak dla mnie bardzo ciekawy jest Unimot, przez własną linię produkcyjną, panele wejdą w działalność badawczą. Do tego pompy ciepła, magazynowanie energii chcą iść podobną drogą co Columbus. No tak, Unimocie, o Unimocie już mówiłem wiele razy. Oni wchodzą w ten rynek OZE. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że wchodzą z przytupem, no i bo i z Blachotrapezem podpisany kontrakt, i teraz ostatnio też fajny kontrakt, jeżeli chodzi o OZE, ale pamiętajmy, cały czas dla nich głównym rynkiem zbytu jest obracanie paliw, no i też, i też ym, stacje paliw Avia. Stacje paliw. Ta sieć stacji paliw coraz mocniej się powiększa. Oni chcą mieć 100 stacji do końca roku. Zakładają trochę gorsze wyniki w 2021 niż w 2020. Mówię 100 do końca roku, do, do końca roku, oczywiście 2021. Zakładają 75 milionów skorygowanej EBITDY, a było w 2020 założenie 80 milionów, ale to i tak wyższe założenia niż, niż jeszcze były kilka, kilka tygodni temu, więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że, no myślę, że mm, Obecna wycena Unimotu jest dosyć niska w porównaniu do tego jak oni mają duży rynek zbytu i jak mają jak są różne działalności które mogą naprawdę być bardzo rentowne jeszcze jest pytanie czy odkupią jakieś jakieś stacje od lotosu to jest cały czas wszystko otwarte no ale pamiętajmy też że. Tutaj, jeżeli chodzi o unimot, były już próby przebicia 35 zł, kilka było tych prób przebicia i jak na razie się, jak na razie się nie udało. Tam się dosyć mocny sufit uklepuje. Zobaczymy jak to będzie dalej. Teraz jest po około 32 zł. Zobaczymy. Jak to będzie na kolejnych sesjach? Boję się troszeczkę, że, że jeżeli jeszcze kilka razy się od tego sufitu odbije, to może być jakiś, jakaś, jakieś większe osunięcie. Zobaczymy, jak to dalej będzie. A fundamentalnie rzecz biorąc, ciężko się też do czegoś, do czegoś tutaj przyczepić. No może do tego, że właśnie ten przyszły rok ma być trochę gorszy niż, niż obecny rok i też zobaczymy, czy dadzą radę zrobić te 80 milionów skorygowanej EBITDY w tym roku, bo taki jest, jest cel. I jeszcze jeden komentarz, YKP pyta: jakbyś jeśli mógłbyś, to bym wdzięczny orzuceniem okiem na softblue. Sama spółka wydaje się przyszłościowa, natomiast postępowanie procesa odpycha inwestorów, również brak szerszej, szczerej komunikacji z inwestorami powoduje, że zainteresowanie spółką maleje, nie zapowiada się na plus. Spółka mała wciąż raczkuje, ale myślę, że na przestrzeni kilku lat można tu zarobić. Pozdrawiam, dzięki zaangażowaniu i poświęcony czas. SoftBlue jest spółką, którą, w którą mocno się nie, nie wgłębiałem nigdy. Tam chyba dwa razy była u mnie na kanale. No, rzeczywiście jest to spółka, która bazuje na tych nowych technologiach. SoftBlue teraz jest po około 60 groszy, 61 groszy. No, byli przed tym, przed wirusem, po około 30 groszy. W swoim piku byli po około 2 zł. Teraz są już po właśnie te, te 60. 60 groszy i spółka ewidentnie w trendzie spadkowym ze złoty 20 przez ostatnie, przez ostatnie prawie 3 miesiące spadła do około 60 groszy. Tak, spółka jest przyszłościowa i spółka jest na pewno no, interesująca w pewnym sensie. Ale tak, spółka, która jest wyceniana na około 28,5 miliona złotych, czyli bardzo mała, no, podpisuje te kontrakty, ale te ostatnie kontrakty, no to są raczej na, na umowa wyniosła 500 tysięcy złotych, inny kontrakt to są 2 miliony złotych, inny kontrakt to jest 1,7 miliona złotych, no to są kontrakty na przestrzeni ostatnich, ostatnich kilku miesięcy. Erdron do Straży Miejskiej w Białymstoku za 187 tysięcy złotych, czyli te kontrakty są niskie. Ale trzeba sobie powiedzieć, że fajne branże, to znaczy, tutaj mówimy o airdronach dla Straży Miejskiej, czyli coś, co jest naprawdę, naprawdę przyszłościowe, też kilka innych, dosyć przyszłościowych kontraktów. Też oprócz tego oprócz tego, pamiętajmy, że zamierzają wyemitować akcje za około 10 milionów złotych, i to pozwoli mi sfinansować działanie w zakresie rozwią rozwiązań internetu rzeczy dla przemysłu, spółka też w, tym, w tej dziedzinie działa. Jeżeli chodzi o profil działalności, no to już mówiłem o tym kontrakcie, znaczy kontrakcie kupnie EasyCall części przedsiębiorca, część przedsiębiorstwa EasyCall, czyli wchodzą, w, nie chcę powiedzieć nową branżę, ale nowy segment, jakby, jakby tej, tych nowych branż. Czyli wchodzą, nie chcę powiedzieć w nową branżę, ale w no, jakiś inny segment, tak? Bo jak na razie mówili, że, że tutaj na razie skupiali się na dziedzinach w obszarze software i Internet rzeczy, a teraz mówimy o, o telekomunikacji. Oprócz tego oczywiście duża transakcja, czyli mm, duża transakcja, czyli. SoftBank kupił pakiet ponad 10 milionów akcji Invention Med, czyli spółki, która zajmuje się właśnie. Mm, no, medycyną i technologią, tak, mówimy tutaj o symulacji medycznych VR i AR w Bydgoszczy, czyli tutaj mówimy też o, nie chcę powiedzieć zupełnie nowej działalności, ale dywersyfikują swój portfel, no oprócz tego też, skoro jest COVID, no to zaczęli Produkować coś właśnie na to, czyli urządzenie do higieny rąk, które mówi nam, czy mieliśmy przez 30 sekund ręce zgodnie z zaleceniami. No, to jest jak bardziej myślę, że, że informacja taka bardziej bardziej na uboczu. I też będzie to Centrum Badawczo-Rozwojowe. Było przez parę miesięcy pytanie, czy to Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie, yy, będzie zrobione. Okazało się, że będzie. Tam będzie dużo dofinansowanie bo wartość inwestycji jest około 12 milionów złotych, a kwota dotacji to 5,4 miliona złotych. I tutaj kilka właśnie było informacji o tym, o tej spółce SoftBlue, że mają jakieś kontrakty, że tutaj przejmują jakieś części różnych przedsiębiorstw. No i pytanie, czy, czy to im da w przyszłości fajne wyniki. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że oni od paru lat są na giełdzie, no bo widzimy, że na początku byli po, po około 4 złote, niecałe. Spadli bardzo mocno do 20-30 groszy, i dopiero na tej teraz fali 2020 roku poszli coś, coś do góry. Rzeczywiście biznes dywersyfikują i idą, myślę, że w ciekawe segmenty, no ale od strony, od strony finansowej tutaj nie wygląda to jakoś tak bardzo, bardzo dobrze i bardzo prowzrostowo, no bo widzimy, że jest tutaj różnie, jeżeli chodzi o przychody, jeżeli chodzi o zyski, też jest tutaj bardzo, ale to bardzo różnie. Te ostatnie trzy Kwartały też nie chcę powiedzieć, że jakoś są super udane, dlatego że pierwszy kwartał był zyskowny, drugi, trzeci, trzeci nie. Zresztą, jak zobaczymy sobie tak przepływie pieniężne, no to często mówimy o tym, że spółka powinna mieć operacyjną działalność na plus, inwestycyjną, finansową na minus. No tutaj ciężko oszukać takiego, takiego kwartału, takiego roku, dlatego że widzimy, że bardziej wygląda to na takie. Przepływy pieniężne start startupu, czyli spółka, która jeszcze może coś nie zarabia, ale potrafi od czasu do czasu zainwestować. Czasem posiłkuje się jakimś kredytem, tak jak w 2016, więc tutaj ciężko mi coś określić. Bardziej rozpatrywałbym to właśnie jako inwestowanie w startup, gdzie jest duża możliwość zarobku, ale też bardzo, ale to bardzo duża niepewność. Ciężko mi tutaj cokolwiek się, się odnieść do tej spółki, więc też nie chcę jakichś osądów wydawać. Ciężko jest też mi będzie zrozumieć wszystkie branże, w których działają, bo jak mówiłem, ostatnio się mocno zdywersyfikowali, tak, w nowe technologie, ale z różnych stron, więc też ciężko mi tutaj o konkretnych branżach, coś, coś więcej powiedzieć. Tak. Bardziej rozpatrywałbym to jako właśnie startup, przynajmniej inwestowanie w startup, chociaż oczywiście startupem to soft to softblue cała spółka nie jest. Ale bardziej właśnie w ten sposób bym to rozpatrywał, żeby, że tutaj mamy spółkę wysokie ryzyko, ale też mogą być wysokie zyski. Więc tutaj jakichś osądów nie chcę, nie chcę wydawać. No i to były wszystkie pytania, także dzięki bardzo za, za wysłuchanie tego materiału. No i standardowo chciałem zachęcić Cię do tego, żebyś pytał w komentarzach, żebyś pisał te komentarze, żeby tych komentarzy było jak najwięcej. Jak będzie tak bardzo dużo, to podzielimy kolejny, kolejny na na jakieś dwie części. Dzięki bardzo i życzę samych zysków. Cześć. Trzymaj się.